Witam Państwa w wieczornym wydaniu wiadomości. Właśnie wystartował akumulator społeczny, w którym można aplikować o dotację w wysokości 5000 zł. Sprawdźmy teraz, czy w naszej gminie są jakieś grupy nieformalne zainteresowane programem. Witam Państwa, znajdujemy się w Słupkowa. To właśnie tutaj działa klub wolontariuszy Iskierka, który przystępuje do programu akumulator społeczny. Poznajmy ich bliżej. Cześć, nazywam się Dominika. Monika. Basia. Dawid. Gosia. Kasia. Kinga. Monika. Julia. Dominika. Marta. Należymy do grupy nieformalnej Klubu Wolontariuszy Iskierka, który od 2011 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomoc za Jeden Uśmiech. Aktywnie działamy, a efekty naszej pracy mogą dostrzec wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Chętnie bawimy się z dziećmi na różnych festynach, niosąc przy tym pozytywną energię. Spędzamy również czas z dziećmi dotkniętymi chorobami onkologicznymi w szpitalu w Gdańsku. Organizujemy imprezy tematyczne, takie jak Dzień Matki, Dzień Dziecka, czy międzynarodową akcję Help Portrait. Niesiemy dzieciom radość i pocieszenie w trudnych chwilach. Nasze osiągnięcia to między innymi wyróżnienie w kategorii grupy wolontariatu w 2013 roku na szczeblu gminnym. Otrzymanie statuetki w kategorii grupy wolontariatu w 2014 roku na szczeblu powiatowym. Naszym największym osiągnięciem jest wygrana konkursu Opowiedz w kategorii Człowiek w 2013 roku na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim. Otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Chętnie korzystaliśmy z okazji rozwijania naszych umiejętności poprzez warsztaty. Braliśmy udział w warsztatach pedagogiki zabaw, kreatywnego myślenia, prowadzonych przez pedagogów Stowarzyszenia Klanza oraz warsztatach baniek mydlanych, malowania twarzy czy pedagogiki cyrku. Dlaczego chcecie realizować ten projekt i skąd się wziął na niego pomysł? Chcemy realizować ten projekt, ponieważ pragniemy nabyć nowe umiejętności, byśmy mogli lepiej działać i pomagać. Będą one dla nas przyszłościowe. Pomysł wziął się, bo coraz mniej jest wolontariuszy i chcemy w ten sposób zachęcić młodzież do działania. Zamierzamy pokazać im, że wspólne działania potrafią być interesujące i ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Poprzez projekt chcemy pokazać naszym koleżankom i kolegom, iż działanie na rzecz innych ludzi może dać człowiekowi wiele pozytywnej energii i naładować jego osobisty akumulator. Dla społeczności jest to duży plus, ponieważ w swoje działania angażujemy miejscowe dzieci, pokazując im różne formy spędzania ich wolnego czasu. W naszej gminie jest dużo różnych miejsc, w których możemy organizować tego typu przedsięwzięcia. Na czym polega Wasz projekt? W ramach projektu przeprowadzimy rekrutację na młodego wolontariusza. Po rekrutacji odbędą się szkolenia Wolontariat z pasją. Będą to szkolenia cykliczne dedykowane osobom, które chciałyby zostać wolontariuszami oraz podejmować wielokierunkowe działania społeczne na terenie gminy Słupkowy. Warsztaty te będą inspirowały i motywowały do kreowania pozytywnej postawy wolontariusza jako osoby zaangażowanej w sprawy lokalne i otwartej na zdobywanie nowych doświadczeń. Odbywać się będą w sali Domu Kultury w Słupkowach i prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów. W ramach tego działania odbędą się następujące szkolenia. Pedagogiki zabawy poprowadzone przez pedagogów Stowarzyszenia Klanza i obejmą takie tematy jak animacja zajęć z dziećmi i młodzieżą, tańce integracyjne, trening twórczości i kreatywności, jak zorganizować imprezę dla dużej grupy, komunikacja interpersonalna. Podczas spotkania wolontariusze nabędą umiejętności budowania przyjaznej i efektywnej komunikacji
oraz warsztaty szycia maskotek. Gotowe produkty zabierzemy dla dzieciaków w onkologii. Kto oprócz Was będzie mógł uczestniczyć w działaniach jako odbiorca? Wszyscy. Projekt będzie otwarty. Mamy nadzieję, że zdołamy zachęcić jak najwięcej ludzi do wspólnego działania. Jakie będą rezultaty Waszych działań? Co chcecie osiągnąć poprzez realizację swojego projektu? Około 15 wolontariuszy nabędzie wiedzę i doświadczenie z zakresu pedagogiki, zabawy oraz komunikacji interpersonalnej. Nauczymy się szyć. W ramach projektu uszyjemy około 40 maskotek, które trafią do dzieci chorych onkologicznie. Przez to choć na chwilę damy im trochę radości i otuchy. Zdobędziemy nowych wolontariuszy podczas imprez plenerowych w Słupkowach. Nowi wolontariusze nauczą się malować twarze profesjonalnymi farbami sznezara. Zakupimy także profesjonalny magnetofon, który posłuży nam do animacji podczas imprez plenerowych i w szpitalu. Czy zaangażujecie jakichś partnerów do realizacji projektu? Jeżeli tak, to jaka będzie ich rola? Naszym głównym partnerem będzie Dom Kultury w Słupkowach, który udostępni nam salę na szkolenia. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Słupkowach pomoże nam przy rekrutacji nowych wolontariuszy. Gmina Słupkowy udostępni informację o projekcie na swojej stronie internetowej. A Stowarzyszenie Pomoc za Jeden Uśmiech pomoże przy złożeniu wniosku. Jak zamierzacie promować Wasz projekt? Jak będziecie informować innych o działaniach? Wrzucimy informacje o projekcie na stronę Gminy Słupkowy, Stowarzyszenia Pomoc za Jeden Uśmiech i Domu Kultury w Słupkowach. Założymy fanpage, na którym będziemy promować nasze działania. Będziemy rozdawać ulotki w szkołach, oplakatujemy Słupkowy i poprosimy naszego proboszcza o podanie informacji na ogłoszeniach parafialnych. Przekażemy informacje znajomym, pocztą pantoflową podczas różnych spotkań. Czy planujecie kontynuację działań związanych z projektem po jego zakończeniu? Tak, zamierzamy kontynuować działania, które pozwolą zdobywać nam nowe doświadczenia i pomogą rozwijać pasję.